Zanzibar i gdzie zatrzymać się na wyspie. Dostajemy wiele pytań, gdzie najlepiej zatrzymać się na Zanzibarze. W związku z czym powstał dzisiejszy odcinek, w którym omówimy kilka miejsc, w których mieliśmy okazję się zatrzymać, czyli takich jak Jambiani, Nungwi czy Kendwa. Wspomnimy też kilka miejsc, w których mieliśmy okazję być. Każde z tych miejsc jest piękne, dlatego dużo zależy od tego, kto czego szuka na wakacjach. W dzisiejszym odcinku postaram się rozwiać wszystkie te wątpliwości i po obejrzeniu tego odcinka powinniście już wiedzieć, gdzie jest wasze miejsce na Zanzibarze. Cześć! Dla osób, które są tu po raz pierwszy, ja jestem Łukasz Szewczyk i wraz z Natalią prowadzimy ten kanał podróżniczy. Jeśli chodzi o Zanzibar, to mamy na kanale już bardzo dużo odcinków na różne tematy, ale wciąż dostajemy dużo pytań na temat, gdzie najlepiej się zatrzymać na Zanzibarze. Więc dzisiaj opowiemy troszkę o naszych wrażeniach z trzech miejsc, w których się zatrzymywaliśmy, czyli Jambiani, Nungwi i Kendwa, oraz z kilku miejsc, w których mieliśmy okazję być, czyli takich miejsc jak Padże, Matemwe czy Stone Town na przykład. Zaczniemy chronologicznie, czyli pierwsza miejscowość, w której się zatrzymywaliśmy, to Kendwa. Wstępnie mieliśmy zarezerwowany na pierwsze dni naszego pobytu hotel Sunset Kendwa Beach. Niestety po przyjeździe okazało się, że pomimo rezerwacji i opłacenia hotelu z góry przez Booking, hotel znajduje się aktualnie w remoncie i nie mamy się gdzie zatrzymać. To znaczy powiedzieli nam, że jeśli nic nie znajdziemy, to mogą dać nam pokój, ale będziemy sami w hotelu i nie będzie internetu ani śniadań. Taki oto początek przygód na Zanzibarze. Wakacje zaczynają się świetnie po prostu, sami w hotelu. Do tego jeszcze jedna pani z Booking.com z obsługi klienta powiedziała, że ona nie widzi powodu dla odwołania tej rezerwacji, bo pokój możemy dostać. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak się dalej potoczyła ta sprawa z hotelem i mogą nam dać pokój, ale hotel jest cały pusty, nie ma śniadań, nie ma internetu, to na naszym pierwszym vlogu będziecie mieli więcej informacji na ten temat, a co do obsługi klienta na Booking.com, zrobiliśmy zupełnie osobny odcinek na ten temat. Dlatego dla osób zainteresowanych oba te odcinki umieszczę na dole w opisie tego filmu. Na szczęście po kilku chwilach udało nam się zorganizować inny hotel zaraz w sąsiedztwie poprzedniego. Był to hotel Kendwa Rocks, niestety sporo droższy, ale byliśmy tak zmęczeni po bardzo długiej podróży, że nie chciało już nam się szukać cały dzień innego hotelu. Dlatego pierwsze 3 dni zatrzymaliśmy się w Kendwa Rocks. Także pierwsze wrażenie z Kendwa było może nie za bardzo, ale drugie już było bardzo fajne. Dostaliśmy bardzo fajny pokój w hotelu Kendwa Rocks, plaża jest tam szeroka i piękna, także dla osób lubiących szerokie, czyste, piaszczyste plaże jest to świetne miejsce. Tak na marginesie, to właśnie Kendwa Rocks jest hotelem, który organizuje jedną z większych imprez na Zanzibarze, czyli Full Moon Party. Impreza ta odbywa się raz w miesiącu i znajdziecie ją też na jednym z naszych vlogów. Kendwa jest miejscowością, w której znajdziecie duże, szerokie, czyste plaże i spokój. Tam niewiele się dzieje, tak szczerze mówiąc. Znajdziecie tam kilka restauracji, kilka sklepików. Na weekend hotel Kendwa Rocks organizował jakąś muzykę na żywo, ale ogólnie na co dzień niewiele się tam działo. No ale raz w miesiącu na imprezie Full Moon Party dzieje się tam chyba najwięcej na całej wyspie. W Kendwa będziecie mieli też najmniej odczuwalne odpływy oceanu. W porównaniu z Jambiani, gdzie ocean potrafi się cofnąć kilkaset metrów od brzegu, w Kendwa to będzie prawie niezauważalne. No i pomimo, że Kendwa jest raczej spokojnym miejscem, to nie znaczy, że nie dzieje się tam nic. Można wykupić tam rejs na snurkowanie na Mnemba Island czy inne wycieczki po wyspie. Jednego dnia proponowano mi nawet skok ze spadochronem. Chociaż przy moim lęku wysokości to jeszcze nie czas na to, ale kiedyś to zrobię. Muszę tylko najpierw uregulować wszystkie swoje sprawy. Kolejnym miejscem, w którym się zatrzymaliśmy, to Nungwi. Jest to najbardziej turystyczna miejscowość na wyspie i spotkacie tam ludzi z całego świata. W Nungwi też najwięcej się dzieje. Jest tam pyszny street food zaraz koło Ronda, chociaż Rondo to troszkę tutaj nadużycie, bo jest to miejsce, w którym po prostu kończy się asfaltowa droga i można tam zawrócić. W Nungwi znajdziecie też siłownię, myjnię samochodową i restaurację z pysznym jedzeniem. Te restauracje w wiosce mają lepsze jedzenie niż te na plaży i są o połowę tańsze. I w Nungwi znajdziecie też najlepszą szkołę nurkowania na Zanzibarze, czyli Spanish Dancer Divers. Z instruktorami z tej szkoły mieliśmy razem okazję być na Full Moon Party w Kendwa. Nungwi to także takie atrakcje jak na przykład Minizo. Można tam się wybrać i zobaczyć wiele zwierząt występujących w kontynentalnej Tanzanii. Jak nam powiedział przewodnik, jest to taka opcja do zobaczenia afrykańskich zwierząt bez konieczności wydawania większej gotówki na wyjazd na prawdziwe safari na kontynent. A jeśli ktoś jest zainteresowany prawdziwym safari, to odcinek jak zorganizować takie safari z Frankiem, czyli z przewodnikiem, z którym my byliśmy w Narodowym Parku Mikumi, znajdziecie też na naszym kanale i umieszczę go dla was na dole w opisie tego filmu.
To mini zoo w Nungwi to bardzo ciekawe przeżycie, bo w odróżnieniu od innych zoo będziecie tam mogli dotknąć, pogłaskać czy nawet nakarmić wiele zwierząt. Do pytona wpuszczono nas tak blisko, że rzucił się na Natalię. Na szczęście była na tyle daleko, żeby być poza jego zasięgiem, więc chciał ją chyba tylko trochę nastraszyć, aby trzymała się z daleka. Można tam też pospacerować wśród 2,5-metrowych strusi, na których wybieg weszliśmy razem z przewodnikiem. Wchodzi się tam też do klatki z małpami, które można karmić bananami. Można też potrzymać na ręce kameleona i pogłaskać i pomasować po karku ogromne żółwie. Dodatkowo mieliśmy tam super miłego przewodnika, z którym się naśmialiśmy co niemiara. They're like me. Inną atrakcją w Nungwi jest też możliwość popływania z ogromnymi morskimi żółwiami w miejscu o nazwie Minarani Natural Aquarium. Ciekawą też rzeczą jest możliwość zobaczenia lokalnego, chyba można to nazwać, targu, gdzie rybacy sprzedają swoje połowy w formie licytacji. Matemwe to miejscowość położona w północnej części wyspy, ale w jej wschodniej stronie. Tą miejscowość mieliśmy okazję odwiedzić, ale nie zatrzymywaliśmy się tam na noc. Jednak w czasie, który tam spędziliśmy i z researchu, który zrobiliśmy w internecie, możemy śmiało powiedzieć, że jest to raczej spokojna miejscowość, która będzie idealna dla osób, które chcą odpocząć w spokoju i z dala od zgiełku i natłoku turystów. Wioska tam ma piękną plażę i to właśnie z Matemwe będziecie mieli najbliżej na snurkowanie na Mnemba Island, czyli na wyspie należącej do Billa Gatesa. Można snurkować wokół tej wyspy na rafie koralowej, ale nie wolno na nią schodzić. Jeśli interesuje Was wyspa Mnemba, to więcej na jej temat znajdziecie na jednym z vlogów na naszym kanale. Link oczywiście umieszczę dla Was na dole w opisie tego filmu. Stone Town to część Zanzibar City, czyli stolicy wyspy. Tam polecam zatrzymać się osobom, które lubią historię, zabytki i bardziej miejski vibe niż plaże i palmy. Chociaż palm w sumie znajdziecie też tam dużo. Stone Town nie zatrzymywaliśmy się na noc, ale byliśmy tam kilka razy pozwiedzać. Miasto ma bardzo ciekawą architekturę. Znajdziecie tam praktycznie koło siebie kościół katolicki i meczet, co się raczej rzadko zdarza w innych miejscach, prawda? Stąd tam też znajdziecie najstarszy market na wyspie, czyli Market Daradjani, czy też House of Wonders, czyli Dom Cudów. Został tak nazwany, bo był to pierwszy budynek na Zanzibarze, który miał elektryczność i windę. Niestety do tego budynku nie udało nam się wejść, bo trwały tam renowacje po tym, jak budynek 25 grudnia 2020 roku zawalił się. Stąd tam znajdziecie też bardzo ciekawą mieszankę różnych budowli. Widać po nich, jaki wpływ miały na wyspę różne kultury. Tutaj architektura portugalska, tutaj architektura arabska, a tam architektura indyjska, taki mały miks kultur. Zanim przejdziemy dalej, to jeśli to, co znalazło się w tym odcinku do tej pory, przyniosło już dla Was jakąś wartość albo się spodobało, to pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę i napisać jakiś komentarz dla algorytmów YouTube'a. Te łapki w górę i komentarze są dla nas bardzo ważne, także z góry ślicznie dziękujemy. No i oczywiście nie zapominajmy o kliknięciu tego czerwonego przycisku subskrybuj, bo już niedługo na kanale będą nowe przygody z nowych miejsc, oj, będzie się działo. Padże to miejscowość, którą odwiedzaliśmy, kiedy zatrzymywaliśmy się w Dżambiani. Był tam na przykład supermarket, w którym można było kupić wiele europejskich produktów i można było płacić kartą. Nie żebyśmy potrzebowali akurat europejskie produkty, ale gdyby ktoś z Was szukał, to tam takie rzeczy można znaleźć. Padże wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do Dżambiani, tylko jest większe. Widzieliśmy tam więcej sklepów, więcej restauracji, plaża wygląda dosyć podobnie do tej w Dżambiani. Z Padże będziecie mieli też tylko 13 km do chyba najpopularniejszej restauracji na wyspie, czyli Rok. Dżambiani to ostatnia miejscowość, w której się zatrzymywaliśmy. Jest ona bardzo popularna wśród Polaków ze względu na to, że jest tam kilka polskich hoteli. Więc jeśli lubicie towarzystwo naszych rodaków, to może to być miejsce dla Was. Dżambiani ma piękną plażę, chociaż czasami trafialiśmy na jakieś śmieci, czego nie widzieliśmy na przykład w Kędwa czy w Nungwi. To kolejne szkło? Nie, plastik.
No trochę szkoda, że zaśmiecają tak tutaj, zobaczcie. Tutaj o, kolejna jakaś szmata. Piękne plaże mają, o, tu już kolejny widzę. Worek po cemencie, ktoś cement normalnie rozrabiał i wszystko chyba do morza, albo chyba, że im wiatr pozabierał, nie wiem. Codziennie odpływy oceanu są tak duże, że do wody trzeba iść nawet kilkaset metrów. Dlatego chyba dobrym pomysłem będzie wzięcie hotelu z basenem, bo w upalne dni, kiedy jest odpływ, to przez kilka godzin może być problem z kąpielą w oceanie. W Dżambiani dzieje się troszkę mniej niż na przykład w Nungwi, ale są tam knajpy z muzyką na żywo, restauracje, sklepy. Dzieje się moim zdaniem więcej niż na przykład w takim Matembwe. Tam też udało nam się spotkać na plaży lokalnego chłopaka, który mówił po polsku. Jak powiedział, nauczył się języka polskiego, bo na Polaków nie ma niskiego sezonu. Jesteśmy tam praktycznie przez cały rok, nawet w niskim sezonie. Dlatego dla niego jest to szansa na jakiś zarobek. Co jeszcze ciekawego zauważyłem w Dżambiani, to nie było tam komarów. Przez kilka dni, które się tam zatrzymywaliśmy, było akurat dość wiecznie, zwłaszcza wieczorami. I może dlatego, bo przy takim wietrze chyba komarom by się ciężko latało? Nie, żebym był jakimś specjalistą od komarów, ale snuję sobie takie domysły. W każdym bądź razie na Zanzibar warto jest zabrać jakiś dobry środek na komary. Nam na afrykańskie moskity idealnie się sprawdził produkt, który podlinkuję wam na dole w opisie tego filmu. Jeśli ktoś chciałby zorganizować taki wyjazd na Zanzibar na własną rękę, to w tym odcinku tutaj znajdziecie wszystko, co trzeba na ten temat wiedzieć. Natomiast jeśli ktoś jest ciekawy, ile kosztuje Zanzibar i różne rzeczy, które można tam kupić, to zapraszam na odcinek od tutaj. A osoby zainteresowane, jak wyglądały nasze przygody na Zanzibarze, zapraszam na serię vlogów o tu. Na dzisiaj to już tyle, nie zapomnijcie o łapce w górę i komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!